Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zacytowałem sobie tutaj pewne słowa pana premiera, które dzisiaj padły na jego wystąpieniu. Unia zmienia się na naszych oczach. Zmienia się na naszych oczach, jednak praktycznie chyba bez naszej wiedzy i bez naszego zdania. Można powiedzieć, że jesteśmy raczej prowadzeni jak przysłowiowy więzień do jakiegokolwiek zaułku. Chciałem się też zapytać pana premiera, pana ministra Sikorskiego, czemu podczas polskiej prezydencji nie promowano polskich uczelni wyższych. Szczególnie mam tu na myśli polskie uczelnie techniczne, które kształcą znakomitych inżynierów, jeżeli chodzi tutaj między innymi o matematykę i informatykę. Wszyscy znamy doskonale osiągnięcia polskich matematyków i informatyków. Również takie pytanie, czemu podczas polskiej prezydencji promowano i mówiono, że na przykład węgierskie czy chorwackie truskawki są lepsze od polskich. To jest po prostu nie do pomyślenia, że nie promuje się polskiego rolnictwa. Dziękuję bardzo.